Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Wielka Wygrana. No i oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że dzieciaki znalazły pod poduszką mnóstwo prezentów. Dzisiaj ja rozdaję prezenty tym troszeczkę starszym. No i uwaga, od razu oddaję 300 zł. Za co? A no właśnie, za zawód na literę P. Mam nadzieję, że już się nad takim zawodem zastanawiacie, bo ja chcę dzisiaj rozdać jak najwięcej pieniędzy. Więc wymyślicie, a ja przypominam zasadę. By wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, musisz się zgłosić pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, musisz trafić na otwartą linię. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeśli twój telefon trafi na otwartą linię, to zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem. A jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Regulamin możesz znaleźć na 378 stronie Gazety Telewizji Polsat. Dobrze, zasady za nami. Uwaga, jaki zawód na literę P znajduje się w mojej kopercie? No, pomyślmy. No i to pierwsze skojarzenie liczy się najbardziej, więc jeżeli już macie pomysł, dwie drogi, żeby tutaj trafić: gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704-304-304. No to uwaga, kto ma pomysł, kto wie, w tym momencie wystukuje numer. Słuchajcie, ja chcę dzisiaj rozdać tych pieniędzy jak najwięcej. Mam nadzieję, że zabawa świętego Mikołaja mi się uda. Słuchajcie, zrobię to. Więc uwaga, kto z was ma pomysł, kto zabiera pierwsze pieniądze? 300. No i proszę, halo, halo. Tak. Dzień dobry. Jaki zawód? Piekarz. Piekarz. Ciekawie. Jeszcze nie, ale zapisuję. Piekarz. Co jeszcze przychodzi nam do głowy? No i proszę. Halo, halo. Dzień dobry. Jaki zawód? Halo. Tak? Czy 18 lat jest ukończone? Tak. Proszę, moją chciała zbudować palacz. Palacz. Dobrze, ciekawa propozycja, zapisuję. Jeszcze nie z koperty, palacz. No, słuchajcie, pytam o wiek, jak słyszę troszeczkę młody głosik. Piekarz, palacz, bardzo dobrze. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo, poproszę o odpowiedź. 3, 2, 1. Nie czekamy, od razu podajemy swoją odpowiedź. Halo, halo. Dzień dobry. Co to będzie? Dzień dobry. Policjant. Policjant, też dobry zawód, zapisuje policjant. No dobrze, ale co jeszcze przychodzi nam do głowy? Trzy propozycje na tablicy. No to co, może tym razem usłyszę poprawną odpowiedź? Zastanówmy się, zawód na literkę P. Co jeszcze przyszło nam do głowy? Piekarz, palacz, policjant. Kto miał inny pomysł, od razu wybiera numer. Nie ma na co czekać, jak widać, łatwo i szybko tutaj trafiacie, więc wykorzystajcie tę szansę do wygrania 300. No to odpowiedzi nie powtarzamy propozycji. Ja wam je jeszcze raz przypomnę. Uwaga, piekarz, palacz, policjant, pisarz, pilot. Takie propozycje od was usłyszałam. No dobrze, a co jest w mojej kopercie? Najwyższa pora rozwiązać zagadkę. 300 do wygrania. Kto się skoncentrował, kto wie? Zapraszam. Halo, halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Halo, halo, poproszę o odpowiedź. Zawód na P, szybciutko. No dobrze, ktoś się poddał, a kto nie? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. 3, 2, 1. No co się dzieje? Trudno. Kto się odezwie, kto ma pomysł, zapraszam. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jaki to będzie zawód? To będzie protetyk. Protetyk, bardzo ciekawie, zapisuję. Protetyk. No dobrze, co jeszcze? Skoro nie protetyk jest w mojej kopercie, co jeszcze przeszło nam do głowy? Śmiało, wykorzystajcie to, że łatwo tu trafiacie, bo ja już chcę rozdać 300. Halo, halo. Dzień dobry, jaki to zawód? Prawnik. Prawnik. Jeszcze nie, ale dobry pomysł. Zapisuję. Prawnik. Halo, halo. Dzień dobry, jaki to zawód? Halo, halo, poproszę odpowiedź. Przedszkolanka. Przedszkolanka. Jeszcze nie, ale dobrze, zapisuję. Przedszkolanka. No, słuchajcie, jaki długi wyraz nam tutaj wyszedł. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo? Śmiało, proszę się odezwać. Zawód na literę P. Halo? Witam pana. Jaka jest odpowiedź? Pielęgniarka. Pielęgniarka. Jeszcze nie, ale też ciekawie, zapisuję. Co jeszcze? No, słuchajcie, kilka propozycji już na tablicy wylądowało. Najwyższa pora, żebym otworzyła kopertę i rozdała komuś pieniądze. Halo, halo? Halo? Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź?
To będzie piłkarz. Piłkarz. Bardzo fajny zawód. Zapisuję. Piłkarz. Tak, jest reżyser tutaj też. Brawa, bo chciał kiedyś być piłkarzem. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Piosenkarz. Piosenkarz. Też ciekawie. Dobry pomysł, zapisuję. Piosenkarz. Piosenkarz. No dobrze. Kto ma kolejny pomysł, zapraszam serdecznie tutaj do studia. Usłyszałam sporo propozycji. Co jest w mojej kopercie? Dobrze, słuchajcie, wiecie co? Zrobimy tak. Ja poproszę o 500. No właśnie. Gramy o 500. Zawód polityczny. Zawód polityczny. Kto ma pomysł? No, śmiało, gwiazdka 7304 albo 0704-304-304, to już nie ma na co czekać. Ja chcę w tym momencie rozdać pieniądze. Zawód polityczny. Słuchajcie, co mówię. Zawód polityczny. 500 do wygrania. No, ja mam nadzieję, że ktoś, kto wie w tym momencie. Szybciutka dogrywka, ale bardzo szybciutka. I ja dam minutę. Minutka i w tym czasie muszę usłyszeć rozwiązanie. Słuchajcie, tu już innego wyjścia nie ma. Muszę usłyszeć odpowiedź w ciągu tej minuty. To co, uwaga, czas? Start. W ciągu tych kilkudziesięciu sekund muszę usłyszeć tutaj zwycięzcę mnie w studio. Gwiazdka 7304-0704-304-304. Nie marnujmy czasu. Ja chcę wam dzisiaj rozdać mnóstwo pieniędzy, no ale musicie mi w tym trochę pomóc. I halo, halo? Dzień dobry? Dzień dobry? A, halo? 3, 2, 1. Dobrze, jeszcze raz. Zegar wystartował. Ponownie, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje w takim momencie. A tu taka niespodzianka, dobrze. Kto odpowie? Kto głośno, wyraźnie poda mi tutaj odpowiedź? Nie dzwonimy, jak nie wiemy. Halo, halo? Sygnał. Nie, słuchajcie, to jakieś fatum. Co się stało? Dobrze, jeszcze raz. Czas start. Będę czekała do skutku. Kto zna odpowiedź? Dzwoni ktoś, kto zna odpowiedź. Ktoś, kto chce zabrać ten 1000 złotych. Jest pewien swojej odpowiedzi. Nie mamy już czasu. Słuchajcie, musimy rozwiązać tę zagadkę w tym momencie. Więc uwaga. Kto wie i wybiera numer? Bo taką osobę chcę tutaj w studio w tym momencie usłyszeć. No to... I? Słuchajcie, jestem gotowa, żeby pokazać wam to rozwiązanie. Szybciutko. No, gwiazdka 7304 albo 0704-304-304. 1000 złotych wędruje do? No, najważniejsza osoba w państwie. Kto? No. I? Halo, halo? Dzień dobry. Halo, halo? Proszę się odezwać. Halo, halo? Czy jest ktoś z drugiej strony? Halo, halo? Halo, halo? Poproszę o odpowiedź. Prezydent. Tak, prezydent. Brawo, brawo. 1000 złotych. 1000 złotych dla pani. Ach, chwilę czekałam, już się przestraszyłam, że nie usłyszę odpowiedzi. No co, tak trudno było? No oczywiście, że nie. Dobrze, a my przechodzimy do kolejnej zagadki. Nie ma na co czekać. Uwaga, co tym razem przed nami? Który obrazek różni się od pozostałych? 1000 złotych. 1000 złotych dla spostrzegawczej osoby. No to uwaga, aż 1000 złotych. Tak jest, mówiłam, że chcę dzisiaj rozdać mnóstwo pieniędzy. Wiem, że różnica nie jest łatwa do znalezienia, ale... Kto znajdzie, wygra naprawdę dobre pieniądze. No to co, przyglądacie się już uważnie? No mam nadzieję, że tak. Mamy 16 obrazków, one są niewielkie i różnica, no umówmy się, też jest naprawdę niewielka. Dlatego mam nadzieję, że już uważnie się przyglądacie, bo ja tu chcę mieć kolejnego zwycięzcę w bardzo szybkim tempie. Skoro łatwo tutaj trafiacie, myślę, że kto pierwszy, ten lepszy. Kto tylko widzi, który obrazek różni się od pozostałych, od razu wystukuje numer telefonu. Nie czeka, aż nie inni go uprzedzą, bo wygrywacie tutaj dzisiaj duże pieniądze i w bardzo szybkim tempie, więc uwaga. Dla kogo kolejny 1000? Który obrazek różni się od pozostałych? Nie czekajmy zbyt długo. To ważne. No, to kto sobie zrobi dobry prezent? No i... Ostatnia próba. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Który to obrazek?
Dziesiąty. Dziesiąte, sprawdźmy, czy to się zgadza, reżyserka, uwaga, uwaga. Tak jest, 5000 złotych dla pani. Strasznie się cieszę, że mogłam rozdać tak duży prezent i z wami się żegnam. Do widzenia, pa, pa.